Kilka miesięcy temu w rozmowie także z Wprost mówiła Pani, że jest Pani wyleczona, ale czuje się bardzo źle. Jak jest dzisiaj? Jak się Pani czuje? Czuję się bardzo dobrze. Chociaż oczywiście jakieś problemy takie po leczeniu nowotworu pozostają, bo zostałam napromieniowana, więc cały czas skutki tego napromieniowania się odzywają. Zbiera się płyn, trzeba założyć dreny, żeby to odprowadzić, może się zrobić stan zapalny. No, to wszystko jeszcze wymaga takiego dodatkowego leczenia skutków po chemii i po radioterapii. A te skutki no, są czasami nieprzyjemne no, i trwają. Więc rak wymaga po prostu bardzo dużo cierpliwości. Chciałabym Panią zapytać o leczenie onkologiczne, takie już poza koronawirusem. No, przeszła Pani przez wszystkie jego etapy. Może mogłaby Pani wskazać mocne strony, ale też te momenty, te miejsca, gdzie system wymaga naprawy, reformy, zmian? Na pobranie krwi trzeba odczekać czasami nawet godzinę na korytarzu. A samo pobranie krwi trwa chwilkę. No i pielęgniarki też mówią, nie ma wystarczającej ilości również osób, które później tę krew badają. Czyli w laboratoriach brakuje personelu. Brakuje oczywiście też sprzętu, ale jednak najbardziej brakuje personelu. I to jest chyba największa bolączka, jeśli chodzi o leczenie, no, w tym przypadku chorób nowotworowych. Brakuje psychologów, którzy byliby dedykowani tylko dla rodzin osób przechodzących właśnie chorobę nowotworową. A to jest bardzo ważne, tak? Bo to te osoby potem opiekują się tymi, którzy chorują na nowotwory, nawet w jakichś stadiach zaawansowanych. I do tego potrzeba bardzo silnej konstrukcji psychicznej, taka pomoc psychologiczna. Mówią o tym rodziny osób chorych, jest niezmiernie potrzebna, a jest po prostu nieosiągalna. Już nie mówiąc o potrzebie takich psychologów dla osób przechodzących raka. Tak? Wchodzących z tego świata zdrowych, nagle wchodzą do świata chorych i to na chorobę, która wydaje im się, że grozi śmiercią. Brakuje łóżek, brakuje sprzętu, brakuje takich rzeczy jak środki jednorazowe. Ja na przykład leżałam po operacji dość rozległej i w związku z tym, że mi z drenu wyciekło wszystko na pościel, no to pielęgniarka chciała mi zmienić pościel. To była sobota, chodziła po całym szpitalu i zdobyła jakąś sztukę pościeli, bo nie było, tak. Więc wie pan, a ja leżałam na sali, która była wypełniona elektroniką, która, ten szpital miał bardzo dobre wyposażenie, sprzęt, skomplikowany sprzęt medyczny, ale nie było tego, co najprostsze, tak. Pościeli szpitalnych. No więc te braki czasami, wie pani, są takie paradoksalne, bo wydawałoby się, że no, na pościel to nas stać, tak? Mamy najnowsze respiratory, najnowsze monitory do badania stanu pacjenta i najnowszy różny sprzęt. Kupiony za pieniądze Parlamentu Unii Europejskiej, no i a tymczasem brakuje prześcieradła. Wspomniała Pani o korytarzach, o wielu godzinach czekania nawet na najprostsze zabiegi czy badania, wizyty lekarskie, kontrole. Ale wiem też od kobiet, które przeszły raka, że bardzo często na tych korytarzach zawiązują się przyjaźnie, że tak zwane onkosiostry się po prostu wspierają i stanowią dla siebie taką swoistą grupę wsparcia. Czy Pani z tej choroby wyszła też z jakimś gronem
przyjaciółek czy koleżanek, kobiet, które przeszły przez to samo i gdzieś tam po drodze się po prostu wspierałyście? Poznałam bardzo wiele kobiet, zwłaszcza przez Facebooka. I do dzisiaj piszemy ze sobą, bo są to albo panie, które nawiązały ze mną kontakt podczas przechodzenia podobnego leczenia na podobnym etapie. Bardzo dużo pań pisało do mnie po badaniu, które wykryło, że mają raka. No i pisały do mnie, co dalej robić, jak się przygotować. No, były przerażone tym, że mają raka piersi i wydawało im się, że to jest koniec życia. I co pani odpowiada? No przede wszystkim, że rak to nie jest koniec życia. Że dzisiaj rak jest wyleczalny, no tylko też potrzeba takiej współpracy pacjenta przy leczeniu i wiary w to, że można się wyleczyć. Bo w tej chwili rak piersi, a zwłaszcza wykryty wcześniej, jest chorobą całkowicie uleczalną. Natomiast no, odpowiadałam to, co wiedziałam z własnego doświadczenia, że nie należy się bać, że chemia tak zwana biała czy czerwona, to są chemie trudne, ale też pacjentki różnie to przeżywają, bo ja znam pacjentki, które po chemii czerwonej, która jest podawana najczęściej co 3 tygodnie, pojechała na zawody narciarskie i w dodatku zajęła drugie miejsce. No to były zawody farmaceutów, no i zajęła drugie miejsce. A była po czerwonej chemii, tak. Ale są też takie pacjentki, które na przykład w tym czasie nie mogą pracować, bardzo źle się czują. Właściwie w tych radach nie można przekazywać czegoś takiego, że przy takiej chemii to jest tak. Bo różnie kobiety znoszą chemię. Ja zawsze o tym mówię, żeby starać się żyć tak, jakby tego raka nie było. Oczywiście to jest czasami niemożliwe, prawda? Ale jak tylko dochodzimy do siebie, to nie rezygnować ze spotkań z przyjaciółmi. Lepiej się zabezpieczyć, ale z przyjaciółmi się spotkać, tak? Nie rezygnować z pracy, jeżeli ma się siłę do tej pracy pójść. Nie rezygnować z jakichś zainteresowań. I tak jak mówię, starać się żyć no trochę tak, jakby tego raka nie było. Ale też trzeba pamiętać, że on jest i że pewne ograniczenia, które nas spotykają, będą. Natomiast one przemijają. One nie będą trwały wiecznie. Traci się włosy na przykład. No, ja straciłam całkowicie włosy i to dwukrotnie podczas jednej i drugiej chemii. No a teraz proszę zobaczyć. Mam gęste włosy, gęściejsze niż miałam, kręcone, kiedyś miałam problem. Odrosły bardzo pięknie, więc w ogóle tamtych włosów nie żałuję. Ta utrata włosów dla pani też była jakimś takim trudnym momentem? Mnie to nawet bardzo podobało, bo mówię, a no to mogę zobaczyć, jak wyglądam bez włosów, jaką mam czaszkę, tak? No bo tak to włosy jeszcze fryzujemy czy coś, no to tak nie widać. Wręcz ogoliłam sobie głowę wcześniej, bo myślę, że większym stresem są takie strąki włosów, które zwisają i placki łyse, niż właśnie jak od razu ogolenie głowy przed takim gwałtownym badaniem i przynajmniej nie ma tego stresu, że na poduszce czy w wannie znajdujemy kłaki włosów.